Mam generalnie do zapłacenia 12 milionów złotych. Zdrowie jest najważniejsze, natomiast w tym momencie jestem w stanie położyć na szale wszystko po ostatniej kropli krwi. Nawet w sytuacji, kiedy zagrożenia życia, nie przerwę protestu głodowego ze względu na to, że nie widzę alternatywnej szansy. Żyjemy na fundamentach, które stworzył socjalizm realny. Prawo, prawnicy, sędziowie, prokuratorzy. Państwo polskie jest coraz bardziej zadłużane. Państwo polskie niszczy swoich przedsiębiorców, którzy mogą tą gospodarkę napędzić. Tam przedsiębiorca jest zbawicielem tego narodu. Przedsiębiorca tworzy produkt brutto, nie inspektorzy urzędów kontroli skarbowej. Oni po prostu przejadają. Państwo polskie straciło producenta produktu brutto. Rząd i elity rządzące nie zaciskają. Oni po prostu, jak brakuje im pieniędzy, podnoszą nam podatki. Nie. Praktycznie rzecz biorąc, musielibyśmy poumierać z głodu, tak jak jest prowadzona gospodarka polska. Tam się liczą słupki wyborcze, a nie liczy się wydawanie ustaw, które mogą być bolesne dla społeczeństwa w pewnym momencie. Natomiast w dalszej części, w długofalowej, one przyniosą zysk. Wydaje mi się, że dopiero rewolucja jest w stanie zrobić w tym kraju coś, co by pozwoliło zmienić, bo to, co się dzieje, to jest nie do wiary. To jest po prostu 6 lat gehenny. Moja małżonka jest u kresu wytrzymałości psychicznej i każdy dzień może przynieść sytuację, że po prostu zostaniemy bez domu, bez mieszkania, z trójkiem dzieci. Staramy się to przed dziećmi ukrywać. Wybrałem rozwiązanie, że wolę, żeby moi synowie chodzili z podnoszoną głową, że ojciec walczył z układem. Generalnie protest dotyczy sytuacji, że w związku z wydaną decyzją przez dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, podtrzymaną przez dyrektora Izby Skarbowej, mam generalnie do zapłacenia 12 milionów złotych. Te 12 milionów złotych powstało w sytuacji, że w 2005 roku do firmy Impex Skarb Recykling przyszła kontrol z UKS-u. Kontrolowali 4 miesiące z bieżącej działalności spółki. Po roku czasu wydali decyzję o zajęciu rachunków bankowych. Po 7 miesiącach od wydania tej decyzji dyrektor Izby Skarbowej, nadrzędna jednostka, uchylił tą decyzję jako bezzasadną. Natomiast po miesiącu czasu od uchylenia tej decyzji wydający tą decyzję, czyli dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, wydał kolejną decyzję o rozszerzeniu kontroli. Kontrol już w tym momencie nie dotyczyła 4 miesięcy bieżącej działalności spółki, tylko 12 miesięcy 2005 roku, 12 miesięcy 2006 roku i 5 miesięcy 2007 roku. Przez 5 lat od wszczęcia tego postępowania w 2005 roku Urząd Kontroli Skarbowej nie dopatrzył się żadnych uchybień ze strony spółki Impex Skarb Recykling, co też nie pozwoliło na wydanie jakiejkolwiek decyzji negatywnej. Jednak z przyczyn, o których doskonale wiemy, czyli kontrol nie pojawiła się tak ad hoc przypadkowo w Impexie, tylko została przeprowadzona na zlecenie. Urząd Kontroli Skarbowej nie był zainteresowany wydaniem decyzji pochwalnej, że spółka Impex Skarb Recykling działa poprawnie, że odprowadza wszystkie podatki, napędza gospodarkę poprzez 400 tysięcy kosztów stałych, które to są środki, które trafiają do innych firm, tylko był zainteresowany po prostu znalezieniem czegoś, co by powaliło, zniszczyło firmę. No udało się to UKS-owi w 2007 roku ze względu na to, że banki wycofały się z finansowania firmy. Spółka ogłosiła upadłość. W 2008 roku zarząd nad spółką przyjął wyznaczony przez sąd syndyk Ryszard Horus, który generalnie do bodajże 2011 roku pełnił tą funkcję. Natomiast w 2010 roku, 28 maja, po 5 latach od wszczęcia postępowania, Urząd Kontroli Skarbowej wydał kuriozalną, oderwaną od rzeczywistości decyzję, że spółka Impex Skarb Recykling nie prowadziła działalności we własnym zakresie, tylko świadczyła działalność osoby fizycznej, czyli generalnie mnie. Praktycznie rzecz biorąc, zarząd nad spółką sprawowali profesjonalni menadżerzy, którzy byli rekrutowani niejednokrotnie przez firmy headhunterskie. Natomiast ja jestem człowiekiem, który ma ukończoną szkołę zawodową, z zawodu jestem ślusarzem. Generalnie interesowałem się firmą z racji tego, że było to przedsiębiorstwo rodzinne. Natomiast nie sprawowałem zarządu i nie podejmowałem strategicznych decyzji, tak jak to uzasadnia podjętą, wydaną decyzję dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej. Mhm. A jak pan myśli, czy komuś mogło zależeć, żeby panu zaszkodzić? Z czego wynika to zamieszanie? To zamieszanie generalnie mamy zweryfikowane i sprawdzone. Postępowanie kontrolne, które wszczęto w 2005 roku, z wielu informacji i sprawdzonych historii mamy pewność, że zostało zlecone przez jednego
z naszych konkurentów. Wiele na to wskazuje i wszystkie jakby nasze informacje na ten temat są u źródła. No i generalnie to tyle, że ta kontrola nie pojawiła się bez powodu. Zresztą po kontroli rocznej mogła wydać decyzję, po dwuletniej mogła wydać decyzję, natomiast nie była tym zainteresowana. Była zainteresowana wydaniem tylko i wyłącznie negatywnej decyzji, co dopiero się udało po 5 latach i to absolutnie nie związane ze spółką. Bo spółce nie zarzuca się uszczuplenia, spółce nie zarzuca się jakichkolwiek innych niedociągnięć. Wykreowano firmactwo, które pozwoliło się wytłumaczyć UKS-owi z 5-letniego postępowania, z doprowadzenia do upadłości po 2 latach spółki, no i zamknąć postępowanie. Próbował się pan odwołać od decyzji? Od decyzji odwoływałem się do dyrektora Izby Skarbowej, który utrzymał w mocy 29 maja. Złożyłem skargę na ręce dyrektora Izby Skarbowej do Sądu Administracyjnego w Krakowie. Natomiast w związku z tym, że w tym momencie oczekuję na rozpatrzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Natomiast sytuacja jest kuriozalna. Wydana decyzja w stosunku do spółki, od której syndyk, który również twierdzę, że brał udział w tym układzie, nie odwołał się, doprowadziła do powstania prawomocnej ostatecznej decyzji. Każdy kolejny sąd wydający, rozpatrujący skargi skarżących, wydaje taką samą decyzję, twierdząc, że w obrocie prawnym funkcjonuje prawomocna decyzja, która mówi, że w spółce Sław Recykling było firmactwo. Jak długo już trwa ten proces? Trwa od 10 czerwca, czyli 4 dzień. Natomiast no, generalnie będę go kontynuował do skutku, znaczy do skutku, do sytuacji takiej, do której będę mógł to czynić, a co się stanie, nie wiem. Zdrowie jest najważniejsze, natomiast w tym momencie jestem w stanie położyć na szale wszystko. Mam 3 synów i córkę, którzy, no nie pozwolę na to, żeby żyli ze świadomością, że ich ojciec jest przestępcą, na co od dłuższego czasu, próbują mnie kreować urzędnicy. Natomiast wybrałem rozwiązanie, że wolę, żeby moi synowie chodzili z podnoszoną głową, że ojciec walczył z układem, poświęcił życie, zginął jako męczennik, a nie jest przestępcą. Był przez ten czas ktoś z urzędu pana porozmawiać? Nie, z urzędu nikt nie był. Była jedynie pani dyrektor, zastępca dyrektora. Pytając, dlaczego nie demonstruje, nie pikietuje przed UKS-em, tylko przed Izbą Skarbową, ze względu, że moje zarzuty jakby głównie dotyczą UKS-u, bo UKS był twórcą całej historii, inspiratorem całej historii. Natomiast stwierdziłem do pani dyrektor, że dlatego do Izby Skarbową, że do Izby Skarbowej się odwołałem i Izba Skarbowa mogła uciąć tą sytuację na zasadzie, no faktycznie, tak jak w 2007 roku wydała decyzję, że decyzja o zabezpieczeniu rachunków IPEX-u była bezzasadna. Tak również mogła się podchylić nad tym i stwierdzić faktycznie, że tutaj jest no duże nadużycie ze strony UKS-u, budując decyzję, która jest kompletnie oderwana do rzeczywistości, że ślusarz zarządzał spółką, podejmował strategiczne decyzje, a kadra menadżerska wysoko i bardzo dobrze opłacana była chyba tylko figurantami. Wspomniał pan o układzie. Słyszał pan o filmie Układ Zamknięty? Tak, oczywiście. Byłem z małżonką na tym filmie. Nie ukrywam, że namiętnie oglądamy program Państwo w Państwie i to nam dodaje otuchy, żeby po prostu nie zwariować, żeby mieć jakąś taką świadomość, że to, co spotyka nas, nie spotkało tylko nas, że spotyka wielu innych ludzi, że nie jesteśmy odosobnieni. No i to jakoś nam daje siłę, bo to, co się dzieje, to jest nie do wiary. To jest po prostu 6 lat gehenny. Moja małżonka jest z okresu wytrzymałości psychicznej, jest po prostu kłębkiem nerwów. Jest to matka 3 dzieci, która żyje od co najmniej 3 lat na granicy bankructwa i każdy dzień może przynieść sytuację, że po prostu zostaniemy bez domu, bez mieszkania, z 3 dzieci. A dzieci rozumieją, co się dzieje? Nie. Staramy się dobrze dziećmi ukrywać, żeby je nie wciągać w tą sytuację. Najstarszy ma 12 lat, jest w tej chwili na zielonej szkole, także w ogóle nie wie. Natomiast małżonka napytał, jestem bardzo emocjonalnie związany z dziećmi, przekazała im, że tatuś jest w pracy. Wspomniał pan o walce z układem, który, jak rozumiem, ma związek z systemem, który panuje w Polsce. Jak pan sądzi, co powinno byłoby się zmienić w Polsce, żeby do takich rzeczy nie dochodziło? No generalnie to jest chyba w zakresie pobożnych życzeń, to o czym teraz powiem. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób. Przeszliśmy transformację. No generalnie od 20 lat jesteśmy krajem demokratycznym.
Natomiast żyjemy na fundamentach, które stworzył socjalizm realny. Prawo, prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, administracja, ustawy, którymi dysponuje Polska, no generalnie są wytworzone w czasach socjalizmu realnego, który był kompletnie oderwany od rzeczywistości. Mało tego, wystarczy popatrzeć na inne kraje Europy Środkowej, które funkcjonują na zupełnie innej sytuacji. Tam przedsiębiorca jest zbawicielem tego narodu. Przedsiębiorca tworzy produkt brutto, nie inspektorzy urzędów kontroli skarbowej. Oni po prostu przejadają to, co stworzą przedsiębiorcy. Chcę powiedzieć jeszcze tylko jedno, że w związku z decyzją, która została wydana o wszczęciu postępowania, a przede wszystkim o ciągnącym się postępowaniu kontrolnym przez szereg lat, co doprowadziło do upadłości Impex Skarb Recykling, państwo polskie straciło producenta produktu brutto. Spółka Impex Skarb Recykling w skali roku dostarczała około 60 milionów podatku VAT. Miesięcznie wpuszczała na rynek 400 do 500 tysięcy złotych środków w ramach kosztów trwałych, gdzie spółka, płacąc za paliwa, płacąc za różne materiały, które były jej niezbędne, uruchamiała i napędzała gospodarkę. W dniu dzisiejszym nie jestem w stanie powiedzieć, jakie były podatki dochodowe płacone, ale były oczywiście również. W dniu dzisiejszym nie ma tej firmy, ta firma nie przynosi dochodu. Ja i pracownicy, którzy pracowali gdzieś w tej firmie, w tym momencie się rozpierzchli. Ja jestem bez pracy, praktycznie nie pracuję, nie przynoszę państwu żadnego dochodu. Wspomniał pan, że to są pobożne życzenia. Czy rozumiem, że w obecnej sytuacji politycznej nie widzi pan szans na takie zmiany? Czy upatruje pan szansę w jakichś ruchach politycznych? No powiem tak, może będzie to przerażające, natomiast my jesteśmy narodem, nacją, która ma jakąś specyficzną urodę i solidaryzujemy się dopiero wtedy, kiedy najeźdźca ściąga nam ostatnią koszulę. W tym momencie no nie bardzo wierzę, natomiast jedynie społeczeństwo doprowadzone, tak jak w latach 80. do skrajnej biedy, do skrajnego wyczerpania, co w tym momencie z każdym dniem się dzieje. Państwo polskie jest coraz bardziej zadłużane. Państwo polskie niszczy swoich przedsiębiorców, którzy mogą tą gospodarkę napędzić. Państwo polskie chroni koncerny zagraniczne, które nie prowadzą działalność gospodarczą bez mała na granicy straty, nie płacą podatków w Polsce, wyprowadzają środki do swoich rodzimych krajów. W tym momencie no, jedynym dla mnie rozwiązaniem, mimo wszystko i w jakiej sytuacji jestem niepoprawnym optymistą, wydaje mi się, że dopiero rewolucja jest w stanie zrobić w tym kraju coś, co by pozwoliło zmienić, bo nie widzę żadnej możliwości, jakakolwiek opcja polityczna, która by przyszła, żeby cokolwiek nowego zrobiła, cokolwiek zmieniła. Tam się liczą słupki wyborcze, a nie liczy się wydawanie ustaw, które mogą być bolesne dla społeczeństwa w pewnym momencie. Natomiast no, w dalszej części, w długofalowej, one przyniosą zysk. Trzeba kiedyś zacisnąć pasa. U nas w Polsce zaciskają pasa tylko przedsiębiorcy, zaciska społeczeństwo. Rząd i elity rządzące nie zaciskają. Oni po prostu, jak brakuje im pieniędzy, podnoszą nam podatki. Nie zastanawiają się nad tym, z czego my te podatki mamy zapłacić. W ostateczności, jeżeli już upadamy, przysyłają komornika, który nas licytuje. I tyle. Dziękuję. Do widzenia. Czyli dramatyczną nadzieją jest tak naprawdę upadek tego systemu. A czy jako przedsiębiorca, człowiek obdarzony jakąś intuicją handlową, przewiduje pan może, że dojdzie w jakimś przewidywalnym czasie do nadejścia prawdziwego kryzysu w Polsce na przykład? No generalnie nie chciałbym być tutaj i nie tworzyć jakichś złych wróżb dla naszej ojczyzny. Natomiast jako przedsiębiorca, jako człowiek, który, tak jak pan wspomniał, jest obdarzony tym zmysłem kupieckim, bo ja nie czuję się biznesmenem, ja się czuję kupcem, zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że jakby każdy z nas prowadził taką gospodarkę we własnym budżecie rodzinnym, praktycznie rzecz biorąc, musielibyśmy poumierać z głodu, tak jak jest prowadzona gospodarka polska. Generalnie same na przykład przetargi dotyczące jakichś robót związanych z budżetówką. No generalnie chodzi o to, ja mam najlepszy przykład u siebie. W Skawinie został wybrany inwestor, który, znaczy nie inwestor, tylko generalny wykonawca na budowę drogi. Generalnie chodziło o jak najniższą cenę, bo zawsze się liczy jak najniższa cena, ale to jest zgubne, bo wybudowanie metra czy kilometra kwadratowego drogi musi, zgodnego z
z jakimiś wymogami, z bezpieczeństwem, a przede wszystkim, że ta droga się nie rozleci za jakiś czas, że ją trzeba będzie remontować, wymaga poniesienia jakichś nakładów. Nikt się tym nie interesuje przy doborze wykonawcy. Każdemu zależy na najniższej cenie, ale to się musi czymś odbyć. Przedsiębiorca to jest człowiek, który prowadzi biznes. On na tym musi zarabiać. To nie ma czegoś takiego, że ktoś wybuduje nam drogę za pół darmo. Nie, on i w Skawinie tak też się stało. Droga przemysłowa została wykorytowana o wiele płycej. Zostało użyte mniej materiału. Zmieścił się w tych ramach cenowych, które zaproponował. Ale po 5 czy po 6 latach okazało się, że droga jest do rozebrania, droga jest do ponownego korytowania i został położony asfalt ze względu na to, żeby odizolować nawierzchnię, żeby nie pływała tyle. Takich przykładów można by było mnożyć, gdzie ludzie, którzy podejmują decyzje, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że administracją, że gospodarką zarządzają ludzie, którzy kompletnie nie są do tego przygotowani. Oni faktycznie gdzieś tam błysnęli, społeczeństwo ich wybrało, natomiast no nie mają tego instynktu właścicielskiego, nie są tymi gospodarzami, którzy potrafią zadbać o to. Oni po prostu realizują to, co przynosi im kolejny dzień, aby dziś, aby jutro, a przede wszystkim, broń Boże, nie podejmować jakichś decyzji, które mogłyby ewentualnie zagrozić ich karierze. Kariera się liczy jak najbardziej. W tym momencie dbanie o własny stołek i podejmowanie takich decyzji, które ewentualnie nie mogłyby zaszkodzić. Jak pan myśli, jak długo jeszcze pan wytrzyma tutaj? No generalnie mój stan depresyjny w tej materii, a może nawet nie stan depresyjny, ale takie zapięcie się na tą całą sytuację, która nie pozwala mi żyć, nie pozwala mi funkcjonować, tak jak powiedziałem, do ostatniej kropli krwi. Nawet w sytuacji, kiedy zagrożenia życia, nie przerwę protestu głodowego ze względu na to, że nie widzę alternatywnej szansy. Jeżeli media, jeżeli ktoś nie znajdzie się, kto faktycznie będzie chciał pomóc tej sytuacji i rzucić światło na wydaną decyzję, która nie tylko dotyka mnie, dotyka prezesów, dotyka 5 nieszczęsnych przedsiębiorców, a nie wiedzieć czemu tylko 5. Bo z wydanej decyzji wynika, że 68 podmiotów powinno być pociągniętych do odpowiedzialności o odliczenie na nienależnego podatku VAT. Wybrano tylko 6.